Wielki Grobowiec Nazarick to miejsce pełne wielu bardzo zróżnicowanych istot, zarówno pod względem charakteru, siły czy pozycji, jednak wszystkie te istoty łączy jeden wspólny cel, który opiera się na służbie najwyższym i działaniu zgodnie z ich wolą oraz decyzjami, jakie podjęli. Jak każda główna siedziba, Nazarick również został odpowiednio przygotowany na atak nieprzyjaciół i tak poza pułapkami mającymi spowolnić przeciwnika, posiada także armię. Zaś na jej czele stoją istoty, które zajmują się wewnętrznymi sprawami dotyczącymi zarządzania, patroli, odpowiedniej organizacji sił czy przekazywania informacji. Właśnie taką rolę pełnią strażnicy pięter, z tym, że nie są oni skryci w cieniu, a w razie ataku wezmą czynny udział w jego obronie, ponieważ siła oraz umiejętności każdego z nich warte są dziesiątek, a w niektórych przypadkach setek tysięcy niskopoziomowych istot. W dodatku każdy ze strażników pięter posiada najwyższy autorytet wśród pozostałych członków Nazarick, który ustępuje jedynie Ainzowi oraz jego kompanom, czyli mówiąc konkretniej najwyższym. Jednym ze strażników pięter jest Demon Demiurg, który pełni rolę doradcy Ainza, robiąc wszystko, żeby zwiększyć pozycję swego pana, natomiast dla istot spoza Nazarick jest on przerażającym potworem, który dopuszcza się najokrutniejszych czynów, eksperymentując na ludziach czy wykorzystując ich jako surowiec, lub zabawki, z których cierpienia czerpie wiele radości. Zwłaszcza dziką przyjemność sprawia mu patrzenie, jak ofiary jego planu tracą wszelką nadzieję, ale ciężko spodziewać się czegoś innego po demonie, dla którego większość to tylko istoty niższego rzędu, na które patrzy z nieukrywaną pogardą. Jednak charakter Demiurga to w znacznej mierze zasługa jego stworzyciela i jednego z 41 najwyższych, a mianowicie Ulberta. To właśnie do tego najwyższego najbardziej pasowała łatka złego, nie tylko przez jego złośliwe uwagi, ale także dlatego, że za czasów gry Yggdrasil wielokrotnie odgrywał on rolę złoczyńcy. Wiele również wskazuje, że na tej samej zasadzie napisał swojego NPC, czyli Demiurga, w którego przelał część swojej frustracji i poglądów. Jednak o ile faktycznie Demiurg jest przerażający dla obcych, tak, członków Nazarick, traktuje on z szacunkiem i łagodnością, a w dodatku słowa nie tylko swojego stwórcy, ale także pozostałych najwyższych, traktuje jako najwyższe prawo i mądrość. Demiurg to strażnik, który podczas podejmowania decyzji zachowuje zimną krew, dogłębnie analizując każde słowo, wielokrotnie dowodząc swojej wysokiej inteligencji, co udowodnił bezbłędnie rozgryzając zamiary obcych państw czy tworząc wielopoziomowe plany i strategie, a przy tym jest w pełni oddany każdemu ze słów, jakie wypowie Ainz, ale demon ten ma też bardziej gwałtowną stronę, która ujawnia się w momencie zagrożenia życia swojego pana. Wówczas Demiurg jest zdenerwowany i przerażony, przez co gotów jest złamać powierzone mu rozkazy, jeżeli w ten sposób mógłby on ocalić życie Ainza, co pokazał w momencie, jak był wyraźnie przeciwny walce najwyższego z Shaltir. Demiurg korzysta ze swojej najlepszej wiedzy i umiejętności, przez co często słowa Ainza traktuje jako głębsze i mądrzejsze niż są one w rzeczywistości, postrzegając swojego pana jako nieomylnego, którego plany raz za razem osiągają oczekiwany wynik, przez co nigdy nie zwątpił w mądrość słów wypowiadanych przez Ainza. Tak naprawdę w dużej części to właśnie Demiurg stworzył kierunek, w jakim podążał Nazarick, odpowiadając w znacznym stopniu za wybranie odpowiednich środków do ochrony Wielkiego Grobowca. Nieco później postanowił także złożyć cały nowy świat w prezencie Ainzowi, źle odbierając jego żart o podbiciu świata. Demiurg stara się zdobyć wiedzę na różne sposoby, realizując wiele swoich eksperymentów, od hodowlanych, które miały za zadanie sprawdzić, czy połączenie gatunków ludzi lub półludzi może dać potomstwo, aż po takie, których zadaniem była produkcja zwojów czy odkrycie sposobu działania magii, w tym tej czyszczącej pamięć lub eksperymentu z magią uzdrawiającą, który polegał na zmuszeniu więźniów z Pisma Słonecznego do kanibalizmu czy obdzieraniu ich ze skóry, a wszystko to powtórzone mnóstwo razy dzięki magii uzdrawiającej. Wszystkie te eksperymenty ostatecznie przysłużyły się pogłębieniu wiedzy na temat nowego świata, a także sposobu na pozyskiwanie surowców tanim kosztem. Innym rodzajem eksperymentu, jaki powstał dzięki Demiurgowi, jest ten dotyczący sprawowania władzy bez użycia terroru i czystej siły, co ostatecznie przyczyniło się w sprawowaniu władzy przez stworzony później naród. Doradca Ainza wielokrotnie rozwiewał wątpliwości swego pana, od tych bardziej złożonych, aż po sprawdzenie jadła dla odwiedzających ich gości. Demiurg kierował się efektywnością, co potwierdza to, że początkowo proponował, żeby młody alchemik został zmuszony do pracy w Nazarick, a także sądził, że kobietę uratowaną przez Sebasa należy wyeliminować, żeby uniknąć wycieku informacji, a kiedy spotkał się z niezadowoleniem swojego pana, przedstawił alternatywny pomysł pracy przy jego hodowli. Natomiast długowzroczność demona potwierdza fakt, że na potrzeby dalszych kroków dla dobra Nazarick wcielił się on w rolę wrogiego potężnego demona,
który poniesie odpowiedzialność za atak na stolicę królestwa, a także jeszcze bardziej rozsławi Ainza jako Momona, walczącego po stronie ludzkości. A plan się na tym nie kończył, bo w jego skład wchodziło przejęcie władzy nad rozległym podziemiem królestwa, których wpływy sięgały głęboko w szeregi szlachty, podczas gdy inna część planu korzystała z Cebasa jako przynęty na tych, którzy przejęli kontrolę nad Shaltir, ale także cały atak na stolicę królestwa odwrócił uwagę od magazynów, co pozwoliło Nazarikowi zyskać kolejne surowce oraz nowe obiekty testowe od dzieci aż po starców. A także za sprawą doradcy Ainza plan wszedł w dalszą fazę infiltracji bardziej odległych państw i założenia własnego autonomicznego narodu. Dalej widać, że Demiurg był odpowiedzialny nie tylko za wypowiedzenie wojny czy spotkanie z nadwornym czarodziejem Imperium, ale także nad tym, żeby Ainz podczas wojny przeraził wszystkich swoją potęgą, aby zniechęcić cesarstwo do podejmowania dalszych działań przeciwko Królestwu Magii, a także podkreślić przewagę państwa nieumarłych nad pozostałymi. I w tym miejscu kończy się część przybliżająca i przypominająca działania Demiurga do trzeciego sezonu włącznie, a zaczyna się część spoilerująca do 12 tomu nowelki, a zatem nadchodzącego czwartego sezonu anime. Demiurg wraca ze świętej monarchii Robl, chcąc przejść do końcowych faz swojego planu, ale ostatecznie zostaje zaskoczony, że plan wasalizacji cesarstwa jest już na ukończeniu w momencie, gdy był nieobecny, a w dodatku zajęło to tylko 3 dni. Demon zakładał, że zajmie to co najmniej do czasu zniszczenia królestwa Riestize, zgodnie z planem, który obmyślił, zaś całość łącznie potrwać miała około miesiąca. Natomiast jego pan uczynił to nie tylko w bardzo krótkim czasie, ale bez najmniejszych strat, co jeszcze bardziej pogłębia oddanie Demiurga w stosunku do Ainza. Zaś jego podziw w stosunku do Najwyższego pogłębia się w momencie, jak jego pan wraca z Królestwa Krasnoludów, podporządkowując ich sobie i zyskując ich przychylność. Demiurg rozpoczął już jakiś czas temu plan przeniknięcia do świętej monarchii Robl, a teraz miał rozpocząć się ostatni etap jego planu, ponieważ od jakiegoś czasu zniewalał różne rasy półludzi, które nieustannie ze sobą walczyły na terytorium między teokracją Slain a świętą monarchią, która odgrodzona była wielkim murem. Demiurg swoją przerażającą potęgą zjednoczył podbite przez siebie rasy półludzi, a następnie poprowadził ich na świętą monarchię. Normalnie atak ten powinien zakończyć się niepowodzeniem, ale demon bez trudu zniszczył znaczną część fortecy i zrobił wyrwę w murze, a następnie rozkazał swojej armii złożonej z półludzi wybić wszystkich, którzy przeżyli jego atak, a warto dodać, że otrzymali oni również wsparcie demonów. Jednak Demiurg wciąż był pod przykrywką złego demona i to tego samego, który wcześniej napadł królestwo, co tylko dodało autentyczności w uznaniu go przynajmniej za przeciwnika poziomu złego bóstwa. Siły, którymi dowodził, szybko zinfiltrowały najlepiej umocnioną fortecę, a także zaczęły mordować wszystkich zgodnie z jego rozkazem, a wszystko po to, żeby zwrócić uwagę paladynów. Demiurg jednak powiedział, że żaden z nich nie jest tak silny jak Momon, z którym to zmierzył się w królestwie, mówiąc, że nie stanowią oni dla niego żadnego zagrożenia. Natomiast później wykorzystał moment, żeby zmienić się miejscami ze swoim przyzwanym sługą, który od teraz siał zniszczenie pod jego fałszywym imieniem oraz miał postępować zgodnie z planem oraz poszczególnymi rozkazami, wydawanymi zgodnie z sytuacją aż do rozkazu odwrotu. I tutaj kończy się pokazany nam wpływ Demiurga, a jedynie pyta on jeszcze na sam koniec Ainza, czy chce kogokolwiek oszczędzić, kończąc tym samym 12 tom nowelki. Wszystko to pokazuje, że Demiurg to główny strateg mający ogromny wpływ na to, jakie działania podejmie Nazarik, przez co jest on ściśle związany z główną linią fabularną i o ile znaczną część jego działań poznajemy z krótkich raportów, tak śmiało możemy stwierdzić, że bez jego wpływu Ainz podejmowałby inne decyzje, stając się prawdopodobnie bardziej otwartym na ludzi, przez co chętniej by im pomagał, tak jak miało to miejsce pierwszy raz, kiedy uratował wioskę Karne przed wrogimi żołnierzami teokracji. A jedynym, kto mógłby go wówczas faktycznie od tego odwieźć, zostałaby nadzorczyni strażników Albedo. I to na dzisiaj już wszystko. Mam tylko nadzieję, że taki materiał przypominający przypadł wam do gustu nawet mimo takiej skróconej formy. W tym miejscu wszystkich, którzy śledzą na moim kanale serię Overlord, pragnę poinformować, że od teraz odcinki z tej serii nie będą pojawiać się już regularnie, natomiast seria zostanie na jakiś czas wstrzymana. Wciąż jednak będę zbierał tematy, żeby móc za jakiś czas wrócić tutaj jeszcze z Overlordem i nowymi, świeżymi pomysłami. To do następnego odcinka, drodzy widzowie, sayonara.